Baranowice. Tu mieszka Gipley. Pewnej nocy budzi go jego przyjaciel, Lucky, który prosi go o pomoc. Niedawno otworzył on fabrykę zabawek, w której chciał produkować najlepsze zabawki firmy Lakuś. Niestety ktoś ją okradł i podpalił. Okazuje się, że zrobiła to laleczka Chucky, która zostawiła w fabryce swój numer telefonu. Gipley postanawia do niej zadzwonić. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 10 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Ej, ziomal, wstawaj, ziomal, ej. Co się dzieje, ej? No szybko, wstawaj, no na co czekasz? No chodź, co jest grane, chodź. Słuchaj? Lucky, co ty tutaj robisz? Cichutko, bo obudzisz Gipleykę, przecież ona tutaj smacznie śpi, nie widzisz? Chodź, ważna sprawa jest. Moja fabryka zabawek spłonęła, tam coś stało, ktoś był w środku. Jak to, ktoś był? Słuchaj, ale czekaj, jest środek nocy, rzeczywiście widzę tam jakiś ogień, szybko pojedźmy, może skuterkami, tylko jestem taki zaspany, nie wiem w ogóle, czy słuchaj, dam radę tutaj dobrze prowadzić, ale w ogóle co, masz jakieś podejrzenia, kto mógł to zrobić? Byłeś tam na miejscu, czy co? O co chodzi? Byłem na miejscu, no i słuchaj, kompletnie jakby ktoś wszedł i zabrał nie dość, że wszystkie zabawki, to jeszcze podpalił mi całą fabrykę, ja nie wiem jak to się stało. Ja nie mogę, rzeczywiście, wszystko płonie. Ogólnie widzowie, jeśli jeszcze nie wiecie, to Lucky tutaj mieszka niedaleko i postanowił zrobić biznes i kupić fabrykę zabawek, gdzie chciał produkować zabawki. Ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i zostawcie kciuka w górę, a challenge na dziś to 10 tysięcy kciuków. Wpadajcie też ty do Lucky'ego na kanał. Co jest, mordeczko? Już się nagadałeś, bo ja tutaj mam ważną sprawę, a ty sobie gadasz o jakichś tutaj innych rzeczach, przecież tu moja fabryka, zobacz, rzeczywiście. Zabawek, nie ma zabawek w ogóle. Słuchaj, bym był zapomniał, już słuchaj, to gaszę, już ci pomogę, a ty nie dzwoniłeś w ogóle na straż pożarną na przykład, żeby ci pomogli to ugasić, czy coś w tym stylu? No właśnie, czekaj, no nie dzwoniłem, bo chciałem szybko ciebie poprosić o pomoc i nie wiem jak to się stało, że... Dobra, ja może... Ty słuchaj, a takie pytanko mam, ogólnie jeśli to jest fabryka zabawek, to gdzie się podziały wszystkie zabawki, słuchaj? Niemożliwe, że one spłynęły, może ktoś tutaj się włamał, ukradł te zabawki i na przykład podpalił to, co ty na to? No właśnie, tylko kto to mógł zrobić, nie mam pojęcia. No ja też nie wiem, słuchaj, nie mam zielonego pojęcia, nic tutaj nie widzę, żadnych praktycznie śladów i to nie wiem, telefon? Ty... Czekaj, telefon gdzieś dzwoni, słyszysz? Czekaj, nie, tutaj jest jakaś kartka w ogóle, zobacz, to odbierz telefon, słuchaj, to mój nie dzwoni, to chyba tobie. Ty, a, to tutaj coś chyba w szufladzie widziałem. Tutaj w ogóle jest, słuchaj, jakiś numer telefonu do Chucky, czyli co to jest, myślisz, że to zgubiła laleczka Chucky, która tutaj była? Ty, a ty produkowałeś laleczkę Chucky, też takie laleczki Chucky, czy to myślisz, że ona się tutaj wkradła, co ty myślisz o tym? Laleczkę Chucky w sumie to miałem w planach zrobić, ale to nie na skalę jakąś kurtową, no tak, no była. Ale ja nie mogę, słuchaj, mamy numer do laleczki Chucky, może ona za tym stoi? Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że laleczka Chucky stoi po prostu za podpaleniem fabryki Lakiego. Ja myślę, że my możemy wykręcić ten numer, to jest 5-3-1. Okej, także ja teraz wykręcam ten numer i postaram się z nią skontaktować, może się czegoś dowiem. Także, halo? Halo, jest halo, to przed... halo! O! Ojejku, jaka ty jesteś straszna, czy dodzwoniłem się do laleczki Chucky? To ja, laleczka Chucky, haha, wszystkie zabawki już są moje, mam plan, ej, ożywię je i stworzę armię zabawek, haha. Ej, no nie, no przestań, słuchaj, to były zabawki mojego kolegi, ukradłaś się z fabryki, gdzie jesteś, słuchaj, gadaj, natychmiast, słuchaj, i masz zdradzić tutaj swoją tajemnicę, mów, gdzie jesteś, halo, ja nie mogę, słuchajcie, przestała gadać, w ogóle rozłączyła się Lucky Chucky, Lucky Chucky, ja nie mogę, to się w ogóle rymuje. Ona no, dlatego się pewnie wkradła. Co ty mówisz, czyli to Chucky za tym wszystkim stoi. Tak. Dobra, to jak powiedziała, jakby to zrobić? Słuchaj, ona w ogóle powiedziała, że wiesz co, że tak naprawdę, co jest? Ej, mordeczku, wszystko w porządku? Stój. Ej, czekaj. Gaśnica. Poparzenie czwartego stopnia na nodze, lewa dobra, noga. Dobra, gaśnica, nie słuchaj. Nie mogę chodzić. Ochłodzę ci to trochę gaśnicą tutaj, ten obrzęk. Okej, okay. Jedziemy do szpitala, słuchaj, jedziemy do szpitala, dawaj, szybko. Wsiadaj, dawaj.
Dobra, ty pojedź tym, ja pojadę tym, słuchaj, skuterkiem. I ogólnie mamy jeden duży problem. Otóż laleczka Chucky porwała twoje zabawki, ponieważ chce je w sumie wskrzesić, słuchaj, i chce zrobić swoją armię zabawek. Dawaj tu w lewo teraz, na skuty cię zawiozę. No to przecież, jak to się stało? A ja chciałem, wiesz co, chciałem wszystko zrobić dobrze. Myślałem, że będziesz czasami mi pomagał w robocie, ale czekaj, dobra, teraz zajmę się tym poparzeniem. Bo dobra, to jest ważniejsza sprawa. Leć do szpitala, a ja lecę szybko na policję i dowiem się czegoś, może policja mi pomoże w jakiś sposób. Także szybko jedziemy, a i wsiadłem tutaj na skuterek Lakiego. Także słuchajcie, musimy teraz odgadnąć, w sumie gdzie ta laleczka Chucky się znajduje. Musimy ją w jakiś sposób znaleźć i odzyskać po prostu zabawki Lakiego, które zostały wyprodukowane przez niego, i to on powinien tak naprawdę mieć do nich dostęp, a nie jakaś złodziejka laleczka Chucky. Ona musi trafić do więzienia. Panowie policjanci, potrzebuję wsparcia. Laleczka Chucky podpaliła i ukradła mojego przyjaciela Lakiego. Możecie coś z tym zrobić? O, ja, dobra, mam pomysł, poczekaj chwileczkę, numer telefonu podaj, już sprawdzamy, możemy namierzyć przecież ten telefon. Tak? Jak na przykład bym zadzwonił, panie policjancie, pod ten numer i ona by odebrała, to jest szansa namierzyć, gdzie ona jest, skąd ona dzwoni? Tak, tak, zgadza się. Dobra. Dobra, to ja tutaj normalnie wykręcę numer i zadzwonimy do niej, a niech pan to podłączy ten telefon po prostu do komputera, albo wykręci, ja panu dyktuję tutaj ten numer i ja ją z nią będę gadał, także dobra, tak. Dobra, daj na głośnik. 645 31 31 i proszę mi dać, ja będę z nią gadał. Ja będę z nią gadał, daj mi pan ten telefon. Ja nie mogę, słuchajcie, zaraz namierzymy Chucky. Okej, okay, jest sygnał. Halo, halo Chucky, to znowu ja, jesteś tutaj pod telefonem? Czego chcesz? Słuchaj, ogólnie, w ogóle sprawę mam dla ciebie cukieraski, bardzo dobre, chcesz może cukieraska? Ty już do mnie się nie odzywaj, ja już tutaj zająłem się lalkami i lalki już ożyły i tutaj powoli już tworzę swoją armię. O nie, dobra, to ja ci może pomogę, słuchaj. Dobra, wiesz co, na razie, pa, zgadamy się jakoś. Dobra, panie władzo, i pan tutaj na komputerku wszystko sprawdził? Udało się namierzyć numer? Mamy to, idziemy, tak, jest to tutaj w budce telefonicznej na ulicy Kwiatowej, to jest ostatnia budka telefoniczna, jaka jest w tym mieście. Dobra, proszę, dobra, jedźmy, to szybko. Jedźmy na Kwiatową. Ja jadę tutaj jest w sumie Kwiatowa, a budka telefoniczna to nie kojarzę, żeby tu gdzieś było, ale mam nadzieję, że Czekaj, ja ci powiem, tutaj. po lewo, dobra, po lewo tutaj. Jest tutaj budka, czyli ona rozmawiała z tej budki telefonicznej, więc musi gdzieś tutaj być w pobliżu, zgadza tak, się? Ona musi gdzieś tutaj być, na pewno. Tam jest jakiś ogień, panie policjancie, widzi pan? Tutaj ogień, się pali. To musi być tutaj, ja będę... Hej, chwila, halo, jak panie, to się panie dzieje? Policjancie, ja tu panu zaraz rzucę, nie wiem, gaśnicę, linę może Zaleczka, jakoś... Czaki, tu, tutaj, ja nie mogę, no co za policjant Nubek, słuchajcie. W ogóle jaką mam teraz sobie sam radzić? Tak tu właśnie działa policja, może ja, słuchajcie, wejdę tam i... Ej, coś tam widziałem, coś mi tak myknęło, coś strasznego jakby, nie wiem. Tak czy inaczej, słuchajcie, ona tutaj była, patrzcie, są drzwi otwarte, tutaj normalnie się pali ogień, może tutaj weszła Chucky do wiedźmy i chciała, nie wiem, po prostu jakąś miksturę ukraść na wskrzeszenie tych wszystkich lalek. Widać, że tutaj była i tutaj coś złego poczyniła. Okej, okay, zaraz zobaczymy, co jest. O, dobra, są jakieś tutaj mieczyki, przydadzą się. Powolutku. Wiedźmo, wszystko w porządku? Ta laleczka Chucky ukradła wszystkie mikstury. A, tak myślałem, że ci ukradła mikstury. Ale gdzie ona jest? Widziałaś gdzieś ją może? Ja nie mogę, gdzieś tutaj była. Musiała być chwilę temu, jak jeszcze niedawno rozmawiała z nami przez tą budkę telefoniczną. Słuchajcie, gdzieś tu na bank jest w pobliżu. Laleczko Chucky, gdzie jesteś? Laleczko Chucky, nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, jedziemy tam, w tamtym kierunku. Wracamy z powrotem i ma... Ej, czekajcie, widziałem coś. Widzę ją tam. Tak, to jest laleczka Chucky. Ja armia mogę... za mną. Co? Ma armię już zabawek swoją, skrzeciła te wszystkie zabawki. O nie, musimy, słuchajcie, teraz iść tutaj. Dobra, szybko wysiadamy. Patrzcie w ogóle, czy ja mam z nią szansę? Ona ma jakąś piłę łańcuchową, nie mam pojęcia w ogóle, co oni robią tutaj. O, tutaj mieszka, tutaj jeszcze ma jedno dziecko lalki, idziemy odebrać te lalki tutaj z tego domu. A to kto jest? O nie, Janiec, dzień dobry, przepraszam. Ty nic, ty nas podglądasz za zabawkami, brać go zabawki. Nie, zostawcie mnie. O nie. Ej, przestańcie, laleczko Chucky, spokojnie. Dogadajmy się jakoś, to są zabawki mojego przyjaciela Lakiego. Nie, ja mam pożycia, mam mało. Mało mam serduszek, zostaw mnie. To są zabawki mojego przyjaciela, ty złodziejko, ukradłaś je. Nie, ej, przestań. To są nasze armia, o nie. Ja zwiewam dwa serduszka.
Dwa serduszka, szybko do domu, słuchajcie. Jaka to jest mocna armia, niby takie zabaweczki, niby dzieci takie. Słuchajcie, ta laleczka przecież jest taka mała, ale w ogóle jest mega silna i ja nie wiem, czy w ogóle sobie samemu poradzę. Ich po prostu jest tak dużo, że ciężko cokolwiek zdziałać. Teraz po cichutku, słuchajcie, wejdziemy do domu, żeby nie zbudzić rodzinki, nie zbudzić Gplayki i wejdziemy do mojego tutaj tajnego schronu, tajnej kryjówki, gdzie mam nadzieję znajdziemy jakieś rzeczy na laleczkę Chucky, które po prostu pomogą nam ją pokonać. Okej, także weźmiemy sobie może jabłka. Tutaj zobaczcie, jest naprawdę cała masa fajnych rzeczy. Mam na przykład taką zbrojkę z kaktusa. I teraz mam taki kamuflaż. Słuchajcie, jak się nie będę ruszał, to będę wyglądał jak kaktus na pustyni. No to jest ciekawa sprawa. Będziemy w ten sposób mogli śledzić laleczkę. Są też złote jabłka, także w sumie te oddamy, złote jabłka. Mamy też, słuchajcie, taką tarczę w razie co. Widzicie, możemy się teraz bronić przed laleczką. No i co? Jeszcze coś ciekawego może weźmiemy. Tutaj może coś grubszego, na przykład coś takiego. Okej. Ej, Lucky! Co ty tu robisz? Wszystko z tobą w porządku? Słuchaj, ze mną wszystko dobrze. Tylko tego już za wiele. Wiesz, co się stało? Co jest? Wyszedłem ze szpitala, no bo oczywiście z tą nogą mnie tam się podparzyłem. Wracam do domu, a u mnie w domu nikogo nie ma. Normalnie nie ma Frani, mojej dziewczyny, nie ma moich dzieci, nie wiem, gdzie one są. Czy to znów ta Chucky coś zrobiła? Słuchaj, tak, ja w ogóle ją spotkałem. Ona ma już w ogóle armię twoich zabawek, które żyją. Normalnie twoje zabawki żyją. Ona coś zrobiła, że je wskrzesiła i teraz, wiesz co, chodzą po mieście tutaj i straszą. Nie wiem, może ja, słuchaj, bym do niej zadzwonił i się dowiedział, gdzie ona jest na przykład i wtedy, wiesz, byśmy może namierzyli twoją rodzinę, także wiesz tego co... już za wiele, no ale wiesz co, no na początku z tą fabryką zabawek, teraz z rodziną, no ja już mam tego dosyć, no dobra. Musimy ją złapać. Ja do niej dzwonię, wykręcam numer w tym momencie do Chucky i muszę się dowiedzieć, słuchajcie, kto... Ej, czekajcie, ona do mnie dzwoni, ty, Chucky do mnie dzwoni. Ej, czekaj, Lucky, bo ktoś do mnie dzwoni. Halo, dzień dobry, ty do mnie dzwonisz, Chucky, o co chodzi? Dzwonię do ciebie z pewnym pytaniem. Jak tam? Słuchaj, się trzymacie? Gdzie jest rodzina mojego przyjaciela Lakiego? Gdzie ją porwałaś, co? Nie mogę ci tego powiedzieć, ale on na pewno ją nigdy nie zobaczy. Już od możecie się pożegnać z całą rodziną Lakiego. Już nigdy ich nie zobaczycie. Dorwiemy cię, laleczko Chucky, na razie. Wiesz co, Lucky kurier do mnie dzwonił. Wiesz co, nie ma co się martwić. Ogólnie... Ty właśnie, bo ty jakoś odsunąłeś się. Ja cię szukałem, ty nagle zasłabł żywopłotem. Wiesz co, kurier dzwonił, że paczkę mam do odbioru. Także chodź, wsiadaj, chodź, zawiozę cię do domu. I wiesz co, wszystko jest w porządku. Twoja rodzinka jest tam cała gdzieś zdrowa, no, siedzi ale sobie. No to jak, no to my musimy teraz coś zrobić, żeby tą laleczkę Chucky gdzieś złapać, bo ja tego nie. Tak nie zostawię, wiesz? Słuchaj, ty jesteś mega zmartwiony dzisiaj, ty już masz za dużo stresu, wiesz co, idź sobie może do domciu, odpocznij sobie, ja przyprowadzę za momencik twoją rodzinkę, oni pewnie gdzieś tu poszli na spacerek, nie ma co się martwić, nie ma co mieć czarnych myśli, Lucky, wszystko będzie w porządku, w sumie drzwi są otwarte, idź się prześpij, nie wiem, masz, jesteś poparzony, nie ma sensu, wiesz? Czuję. No gdzie jest moja rodzina, no to ale dobra. Chucky, o nie. Ja nie mogę, słuchajcie, nie chciałem nic mówić Lakiemu w ogóle, że jego rodzina została porwana i że nigdy już jej nie zobaczę. Na razie musiałem tego kaktusa zdjąć, ale teraz ogólnie miarka się przebrała, słuchajcie, ja muszę teraz normalnie uratować rodzinę Lakiego i po prostu odzyskać jego wszystkie zabawki. Nie wiem, może przejdziemy się teraz w tą stronę, ona na pewno gdzieś tutaj łazi po mieście i coś tutaj knuje, znając życie. Ej, czekajcie, coś tam widzę, patrzcie. Widzicie? Są tam te zabawki? O, widzę tutaj rodzinę Lakiego, widzicie? Ja macie ich pilnować, wszystkich macie ich pilnować. Oni tutaj muszą być w tym więzieniu, czekajcie. Bo już dzwonili do mnie, że chcieli. O, ja zabaweczki? Nie mogę. Widzicie? Ej, co to jest? To jest? Kozackie. Bęk. Kto to robi? Ej, halo. Dobra. To wy wyzwaliście swoje posiłki tutaj? Ej. Trolujemy laleczkę Chucky. Ja nie mogę, mam nadzieję, że co trochę to tutaj... Robi? O, w ogóle zużyła mi się ten cały ten, okej, laserek. Także słuchajcie, mamy tutaj tarczę i spróbujemy właśnie się tutaj obronić przed nią. Na początku porozmawiamy. Ej, przepraszam, laleczko Chucky. O, nie podchodź tutaj. Nic mi nie zrobisz, haha, ja się tutaj umiem bronić. I co? Nic mi nie zabierasz życia w ogóle. Dogadajmy się jakoś może, co ty na to, co? Chciałbyś się zabawki dogadać? Brać go.
No, nie wiem, czy mogę się z tobą dogadać. Ja jestem żonaleczką Chucky, która już ma swoją armię i nie potrzebuje ludzi. Słuchaj, ale to są w ogóle zabawki mojego przyjaciela i w ogóle to... Czemu się uwiodłaś? Ej, dobra, stop, poddaj się. O nie, dobra. Musiałem zjeść tutaj normalnie jabłko. Weź ich, zabieraj stąd. Ja się gdzieś tutaj muszę podsadzić, słuchajcie, nie wiem. Gdzieś tutaj wejdę może, żeby mnie nie złapali. Laleczko Chucky, słuchaj, ja proponuję układ. Po prostu nie pokonam twoich zabawek, będziesz mogła je sobie wziąć, ale po prostu wypuść rodzinę mojego przyjaciela, co? Czemu ich uwięziłaś w ogóle? Haha, bo ja wiem, że oni jeszcze mają więcej w domu zabawek i że oni właśnie mogą więcej jeszcze mieć tych lalek, dlatego chcę stworzyć armię całą. No to powiem ci, że słuchaj, to nie jest dobry pomysł, bo teraz, o nie, ja nie mogę, te zabawki mi spokojnie dadzą, jakie one są nawiedzone, słuchaj, daj spokój. O nie, golem tutaj jeszcze jest. Słuchajcie, dobra, teraz szybko weźmiemy naokoło, musimy szybko otworzyć tamte kraty, jak oni wszyscy tutaj wpadli teraz. Okej, szybkie parkurek, idziemy i teraz hop, musimy uratować po prostu szybko Franie i Lakusia, normalnie rodzinę Lakiego, także tutaj lecimy tędy. O nie, tutaj musisz zrobić, a dobra, tędy. O ty, Laleczko tutaj, słuchaj, dawaj tą piłę łańcuchową, ty rozumiesz? Ty myślisz, że ja jestem taka, o nie! No i masz. O, mam tutaj jeszcze wypad jej kilów, także rodzinka, szybko, musimy uciekać, bo ta laleczka Chucky za momencik może tutaj się znowu pojawić. Okej, także szybko macie za mną iść tutaj, nie ma co tutaj tracić czasu. Tutaj, gdzie są te zabawki, dobra, nie ma ich. I chodźcie, ja was tutaj doprowadzę z powrotem do Lakiego, tędy pójdziemy, hops. I za momencik będzie wszystko po staremu, nie macie się co martwić. Chodźcie, wsiądziemy sobie tutaj do samochodu. Ja w ogóle słyszałem w sumie, Frania, że ty tutaj śpiewałaś swoją brzydką szesnastkę. Może byś mi ją zaśpiewała teraz, co? Dobra, co jest? Czemu nie mogę tego autka tutaj odstawić? Okej, dawaj, wsiadamy i zaśpiewaj mi teraz swoją brzydką szesnastkę, a my jedziemy do Lakiego. Mogę prowadzić ekipa, gramy wszyscy razem. No bardzo Zobacz, ładnie ci idzie, nieźle. Dawaj, aha. Ty, Laki, siemanko w ogóle. Twoja dziewczyna, słuchaj, już jest cała i zdrowa. W ogóle śpiewała mi teraz brzydką szesnastkę swoją i w ogóle bardzo śmiesznie to wyszło. Fajnie, już jest wszystko dobrze. Uratowałem twoją rodzinkę, także chodźcie wszyscy. Możemy teraz normalnie się tutaj dostać do twojego domu. Najlepsze jest to, że oni byli tylko na spacerku i nic złego się tutaj nie działo. Także mam nadzieję, że wszystko już będzie w porządku. Tutaj stójcie sobie, rodzinka. Jesteście już teraz cali i zdrowi. A ja tymczasem mogę sobie uciekać już powoli spać, także trzymaj się, Laki, miłej nocki i słuchajcie, dzięki, my też w sumie zioma, musimy dzięki. No, nie ma sprawy, trzymaj się, ziomeczku, my możemy, słuchajcie, już wracać do domku, także pomogliśmy Lakiemu, mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończyło, trzymajcie się, pa, pa!